Jesienią zmieniamy garderobę, pomyślmy więc o zmianie kosmetyków na jesienne. Zobaczcie, co znajdzie się w mojej kosmetyczce. Jesienią nasza skóra potrzebuje dodatkowego złuszczania. W tym celu warto postawić na tonik z formułą kwasową lub na peeling, który będzie miał delikatną drobinkę oraz zawarte w sobie emolienty, które będą dodatkowo nawilżać i zmiękczać naszą skórę. Naskórek mamy złuszczony, możemy przejść do głębszego odżywienia. Do tego celu świetnie sprawdzą się kosmetyki typu serum. Możecie postawić na serum o bazie wodnej lub oleistej, jeśli macie skórę suchą lub lubicie takie konsystencje. Ja bardzo lubię kosmetyki, w których składzie mamy zawartość witaminy C, witaminy E, która głęboko nawilża i odżywia, oraz retinolu, który wygładza zmarszczki i dodatkowo rozjaśnia moją skórę. Wiek kobiety najszybciej widać po oczach. Jeśli chcemy tego uniknąć, warto postawić na dobry krem właśnie na te okolice. Ja bardzo lubię krem, który zawiera witaminę C i rozjaśniający retinol. Jeśli potrzebujecie mocniejszego odżywienia, postawcie na taki krem, który będzie miał bogatą konsystencję i będzie zawierał oleje roślinne typu awokado, naturalną witaminę E czy oleje grzożoba. W wietrzne dni ta okolica potrzebuje szczególnej troski. Mowa o ustach. Zadbajcie o nie szczególnie właśnie wtedy, kiedy jest zimno i nieprzyjemnie. Warto sięgnąć wtedy po maskę, którą możecie stosować zarówno na dzień, jak i na noc. Swoje ciało możecie otulić ciepłym swetrem, ale możecie postawić jeszcze na dodatkową pielęgnację. W tym wypadku warto sięgnąć po bardzo odżywczy olejkowy balsam do ciała, który spowoduje, że Wasza skóra będzie miękka, odżywiona i żadne gryzące swetry nie będą jej straszne. W sezonie czapkowym bardzo często narzekamy na rozdwojone końcówki i elektryzujące się włosy. Jeśli chcecie tego uniknąć, warto postawić na dodatkową pielęgnację. Ja bardzo lubię jesienią i zimą olejowy zabieg do włosów, dzięki któremu moje końcówki są dociążone i nie rozdwajają się tak łatwo. Jeśli potrzebujecie dodatkowego wzmocnienia, możecie postawić na kurację proteinową, którą stosujemy raz na 2-3 tygodnie. Taka kuracja spowoduje, że rzadziej będziecie mieli oklapnięte włosy, Wasze włosy będą grubsze, lepiej odbudowane i bardziej lśniące. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie i do zobaczenia.